Dziękuję, panie marszałku. Wysoka Izbo. W imieniu klubu poselskiego chciałbym przedstawić stanowisko klubu dotyczące druku nr 1438 o zmianie ustawy Kodeks wyborczy oraz zmianie niektórych innych ustaw. Przed chwileczką słyszeliśmy dosyć mocne słowa kolegi z Prawa i Sprawiedliwości dotyczącej tej zmiany, a mianowicie zmiana w tej ustawie po artykule 493 dodający dział 8a i 8b wybory starosty i marszałka województwa. W opinii województw, a zwłaszcza zachodniopomorskiego województwa, gdzie w opinii napisano, że budzi kontrowersje, Wysoka Izbo, bo to ma budzić kontrowersje. Ma budzić kontrowersje. A dlaczego? Dlatego, że to nie samorządowcy decydują, tylko obywatele decydują. I tutaj nie zgodzę się ze stanowiskiem Prawa i Sprawiedliwości czy Platformy Obywatelskiej, że ten projekt powinien być skierowany do odrzucenia w pierwszym czytaniu. Właśnie na tym filozofia i idea polega w tym parlamencie i będę apelował do każdego, że nawet jeżeli jest inicjatywa, to dajmy chociaż szansę do tego, żeby te poprawki i te zmiany wprowadzić w komisji. A może wrócić do tego, co było w poprzedniej kadencji, żeby właśnie zająć się tylko i wyłącznie kodeksem wyborczym. To, co ja mówiłem 6 miesięcy temu o dwukadencyjności, gdzie słusznie Solidarna Polska chce tylnymi drzwiami wprowadzić dwukadencyjność, ale rozmawiajmy, a nie od razu mówicie, wyrzucamy to do kosza, bo to jest bubel. A się okaże za 3 miesiące, że ten bubel będzie przerobiony i wprowadzony innym drukiem wprowadzający zmianę, że jednak potrzeba jest wyboru starosty, czy potrzeba jest wyboru marszałka w bezpośrednich wyborach. Ja też mam wątpliwości co do tego projektu ustawy. Chociażby to, co państwo pytaliście, żeby nie było dualizmu władzy w powiecie czy w województwie. Na zasadzie, że starosta jest wybrany w bezpośrednich wyborach, a co z organem wykonawczym, czyli z zarządem? No to może wprowadźmy zmianę, że właśnie tak jak w samorządzie gminnym jest jednoosobowa władza, który dobiera sobie partnerów do współpracy. Ale nie odrzucajmy tego. Ja na przykład jestem zdziwiony, a zwłaszcza stanowiskiem Prawa i Sprawiedliwości z całym szacunkiem, bo rozmawialiśmy na temat ustawy o dwukadencyjnościach, poparliście ten projekt ustawy. Cieszę się, ale z drugiej strony to właśnie może zastanówcie się i zróbmy wreszcie porządek w samorządzie, dyskutujmy z nimi i wprowadźmy te zmiany. Dwukadencyjności w samorządach, dwukadencyjności w parlamencie. Jeżeli chodzi o starostów, no nasze stanowisko znacie, bo my chcemy likwidować te powiaty, bo wiecie o tym, że w Europie idzie już Europa ku federalnej Europie i federalizm będzie. Ale to my poddajemy pod dyskusję. Ale nie wyrzucamy tego do kosza i mówimy, że to jest złe i tylko stanowisko, że regulacje nie wprowadzają kompletnych rozwiązań systemowych. No właśnie w tej komisji powinny być te zmiany systemowe. Województwo Małopolskie w ostatnim akapicie, ewentualna zmiana regulacji w zakresie wyboru marszałka winna nieść za sobą głębszą analizę. Dobrze, no to niech ta głębsza analiza będzie w komisji sejmowej i niech dokona się, no nie na zasadzie takiej. Dużo błędów znalazłem w tej ustawie, bo ja wiem, że to jest na zasadzie Ctrl-C, Ctrl-V, skopiowane, wklejone. Ale z drugiej strony, jeżeli jest inicjatywa, a zwłaszcza klubu opozycyjnego i to sama opozycja mówi nie, bo to jest złe, nienaganne, niedobre, no to zapytajcie obywateli, mieszkańców, którzy będą mieli realny wpływ na to. Mamy teraz w Polsce falę referendów. Społeczeństwo polskie ruszyło i bierze odpowiedzialność za to, co, kogo wybiera, dlatego są te referenda. Mamy przykład Elbląga, tak? Panie marszałku, Wysoka Izbo, w imieniu klubu poselskiego Ruch Palikota prosimy o skierowanie do komisji sejmowych. Dziękuję.